Szanowni Państwo, szanowni i kochani radomszczanie, o tym codziennie podczas prowadzonej kampanii wyborczej. Bo wspólnie tworzymy koalicję dla Radomska i sercem tej koalicji dla Radomska jesteście Wy, każda radomszczanka i każdy radomszczanin. Natomiast my, politycy, jesteśmy narzędziem, który służy do realizacji Waszych marzeń. Moi drodzy, ja mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić Wam też współautorów Koalicji dla Radomska, ludzi, którzy razem z Wami, razem z nami będą zmieniać nasze miasto, będą zmieniać nasz powiat i nasz region. Zapraszam do siebie. Czeka nas wielkie zadanie. Musimy utrwalić to, co udało nam się wywalczyć 15 października. Demokracja to także samorządność. Samorządy to istotne elementy współtworzonej wraz z władzą centralną struktury władzy publicznej. I dlatego w gminie, ale w powiecie i w regionie musimy dokonać wielu zmian. Musimy posprzątać po PiS-ie, bo tych, którzy wchodzili w alianse z Prawem i Sprawiedliwością, często byliśmy świadkami gorszących sytuacji. Często byliśmy świadkami, jak łatwo było sprzedawać interes publiczny za srebrniki. Koniec. To, że udało się stworzyć tak szeroką koalicję, daje nadzieję. Nadzieję mieszkańcom Radomska, ale także mieszkańcom Bełchatowa, Piotrkowa, bo tam także trwa walka o zmianę. I wierzę, że wspólnie tej zmiany dokonamy. Osobny sposób zarządzania miastem pozostawia wiele do życzenia. Jak to młodzież mówi obecnie, żadnego szału nie ma, żadnych spektakularnych sukcesów nie udało się tutaj osiągnąć. Niestety ze smutkiem stwierdzam, jako osoba, która przebywa w Radomsku prawie tyle samo, co w moim miejscu zamieszkania, że w wielu dziedzinach mamy do czynienia ze stagnacją. Radomsko powinno się stać miastem przyjaznym, nie tylko z nazwy. Powinno być przyjazne dla seniorów, powinno być również przyjazne dla ludzi młodych. Dlatego, żeby ci młodzi ludzie wracali do nas po studiach, żeby to miasto wreszcie przestało się wyludniać. Żeby to osiągnąć, konieczne jest stworzenie odpowiedniego zaplecza. Zaplecza tak kulturalnego, jak i sportowego, oświatowego, mieszkaniowego. Dlaczego Radomsko nie ma mieć uczelni wyższej z prawdziwego zdarzenia po to, żeby zatrzymać odpływ młodych ludzi? Wydaje mi się, że pan prezydent Łukasz Więcek z łatwością podoła temu zadaniu z pomocą nas wszystkich. Szanowni Państwo, 15 października coś się zaczęło. Byłoby grzechem zaniechania, gdybyśmy dalej tej sprawy nie pociągnęli. Dlatego w Radomsku razem z koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej doszliśmy do porozumienia, że najlepiej będzie, jak ludzie Lewicy i ludzie Koalicji Obywatelskiej znajdą się na tych samych listach. Bo my w tej koalicji zajmujemy szczególne znaczenie. My jesteśmy na tych samych listach. I myślę, że te wybory zostaną przez nas wygrane. Wygrane zostaną nie tylko przez nas, jako kandydatów na radnych, ale przez Łukasza Więcka również. Tak? Zostaną wygrane? To Pasko, dziękuję za prawa do mojej żony, bo to na jej barkach spoczywa wielki ciężar kampanii, co miała większy niż na moich. Także wielkie dzięki, Marta. Szanowni Państwo, nazywam się Łukasz Więcek, jestem stąd. Radomsko to moje miasto. Tutaj się
się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj chodziłem do szkoły. Tutaj zakładałem pierwszą swoją drużynę harcerską, tworzyłem Hufiec ze swoją harcerską ekipą. Tutaj założyłem swoją firmę i wspólnie z żoną prowadzę i tutaj założyłem swoją rodzinę. Radomsko dało mi to wszystko, co najlepsze we mnie, a teraz to, co najlepsze we mnie, chcę oddać swojemu miastu. Dlatego startuję na prezydenta. Proszę Państwa, mamy już program. I to nie jest mój program, to jest nasz program. To jest program, który tworzyliśmy wszyscy poprzez dziesiątki spotkań, wizyt, spacerów, rozmów z mieszkańcami. Ekspertami przy tym programie są mieszkańcy Radomska. To wy tworzyliście program, drodzy Państwo. Tak, to jest wasz program, ale żeby ten program wprowadzić w życie, urealnić, żeby nad nim pracować, mieliśmy ekspertów, mieliśmy osoby, które są profesjonalistami w danych dziedzinach. Chciałbym ich przedstawić. Doktor Tomasz Nowak, historyk, osoba związana bardzo mocno z historią. Stanisław Stanowski, syn Stanisława Zalewskiego, założyciela Zapolskiego Stowarzyszenia. Doktorny autorytet, osoba silnie związana z Kościołem. I odpuszczmy się. Człowiek od sportu nieprofesjonalnego, od sportu takiego rekreacyjnego, stowarzyszenia sportowe, rekreacyjne. Wiele razy widzimy Piotrka w różnych sytuacjach. Michał, więcej mieszkańców. Dzielimy się tą układem z mieszkańcami. Tworzymy Radę Dzielnic. Rady Dzielnic będą konsultowały z nami to, co będziemy robić w danych dzielnicach. To jest najbardziej potrzebne. Poza Radami Dzielnic odpolitycznienie spółek i Urzędu Miasta. Radni, którzy będą radnymi, nie będą pracowali z urzędami nie spółek. Albo bycie radnym, albo bycie pracownikiem. To wzmocni niezależnie Radę Miasta, ale też odpolitycznie urzędy. Kolejny obszar. Miasto Park. Zamienimy miasto w zielony park. Tak mówiąc symbolicznie. 10 tysięcy drzew, które zasadzimy na dole. Odbetonujemy centrum miasta, tak mocno zbetonowane. Stworzymy przestrzenie rekreacyjne i zielone. Ciągi komunikacyjne. Drzewa będą symbolem Radomska. To jest nasz cel w tym właśnie obszarze. Stworzymy wspólnie z Państwem, z mieszkańcami, standardy pielęgnacji, tak żeby przypięknie higieniczne. Powołamy ogrodnika miejskiego. Stworzymy małe parki i skwery. Kilka przykładów. Mały park w dzielnicy Popidzowej, teren straży pożarnej, odnowimy staw, stworzymy tam mały park. Sucha Wieś, staw. Mały park, którego tam bardzo park, bardziej teren rekreacyjny, którego tam bardzo brakuje od lat. Prezydent nie może sobie z tym poradzić. Stobiecko miejskie. Mały park, skwer przy stawie, przy ulicy Jana III Sobieskiego. Bardzo nam tego brakuje. Zrobimy to dla mieszkańców. Kolejne. Stworzymy park. Ośrodek Pana Tadeusza. Miejsce, gdzie prezydent chce wciskać bloki między domy mieszkańców. Tam również stworzymy park leśny. Tu już Państwo zagwarantuję. To są tylko przykłady poszczególnych elementów tego obszaru. Kolejny obszar. Miasto pozarządowe. Stawiamy na organizację. Podwajamy dotacje od lipca tego roku dla organizacji pozarządowych. Dwukrotnie. Podwajamy dla organizacji sportowych i zwykłych organizacji kulturalnych pozarządowych. Wszystkie one otrzymują podwójne wsparcie. Powołujemy Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie organizacje znajdą swój lokal, gdzie będą mogły funkcjonować. Tworzymy fundusz wypłatów własnych dla organizacji, które będą pozyskiwały środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego, z ministerstw. Ten fundusz będzie im wspierał oraz program mikrograntów na małe inicjatywy społeczne, które nie wymagają takich formalności jak przy pozyskiwaniu funduszy. Kolejny obszar. Miastowa edukacja. Połączymy nowoczesną edukację z tradycją i dbaniem o historię. W tym przypadku nasza oświata musi się wyróżniać. Musimy rywalizować oświatą z innymi miastami, tak żeby młodzi ludzie tutaj chcieli zakładać rodziny, tutaj chcieli posyłać swoje dzieci do szkoły. Zwiększymy dopłaty do żłobków, tak żeby były one darmowe dla mieszkańców naszego miasta. Zbudujemy żłobek, to jest bardzo ważne. Stworzymy klasy sportowe, otworzymy obiekty sportowe przy szkołach dla mieszkańców w godzinach popołudniowych i weekendy. Zapewnimy obsługę tych obiektów, tak żeby mogli z nich korzystać mieszkańcy ludzie po godzinach pracy szkoły. Kolejny obszar. Miasto bez smogu. Drodzy Państwo, czyste powietrze to będzie cel numer jeden w mojej polityce. W ciągu 5 lat wymienimy 90% nieekologicznych źródeł ciepła w naszym mieście. Jest to bardzo ważne
żeby tak się stało. Poza Zielonym Miastem, poza miastem bez smogu, żeby to miasto bez smogu osiągnąć, poza wymianą starych kopciuchów, musimy zwiększyć efektywność transportu publicznego. Więcej kursów autobusów, bardziej regularnych kursów autobusów, które zachęcą do przesiadania się z samochodów do komunikacji publicznej. 20 km ścieżek rowerowych, które wybudujemy w ciągu 5 lat. To są rzeczy niezbędne, żeby zachęcić mieszkańców do zmiany nawyków, żeby miasto było miastem przyjaznym, zdrowym i miastem z czystym powietrzem, co jest bardzo istotne dla nas wszystkich, o czym doskonale wiemy. Miasto bez korków, tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, może niektórym z urzędu miasta trzeba to tłumaczyć. Musimy natychmiast podjąć działania tworzące sprawny system komunikacji, którego teraz nie mamy. Takie sprawy jak przebicie ulicy Metalurgii do Narutowicza, jak połączenie ulicy Targowej z Warszyca, oczywiście budowa obwodnicy, która przez tyle lat była odwlekana i nie została zbudowana. To są sprawy najważniejsze. Tutaj również transport komunikacyjny i wiele tego typu rozwiązań, koordynacja, prosta rzecz, koordynacja prac Urzędu Miasta, Starostwa czy dróg krajowych, po to, żeby nie robić tego, co właśnie w mieście się stało, nie korkować małego miasta, nie utrudniać życia mieszkańcom, bo jak widać, nawet to jest dużym wyzwaniem dla obecnych władz miasta. Obszar, w którym mówimy o tym, żeby miasto było takim centrum, centrum, gdzie energicznie, gdzie jest dużo energii, gdzie jest to Radomsko, staje się miastem dobrym do życia, wychowania dzieci, pracy i rozwoju biznesu. To jest nasz kluczowy cel w tym obszarze. Potrzebne są tutaj bardzo ważne, duże inwestycje, takie jak renaturalizacja rzeki Radomki, stworzenie bulwarów nad rzeką Radomką i to zadanie przy okazji usprawni nam temat i rozwiąże problem potopień w centrum miasta, to jest bardzo istotne. Ten temat bardzo się skończył. Nie tylko zawodowy, bo on też jest sport, profesjonalny, też jest potrzebny, ale to jest sport dla wszystkich, dla seniorów, dla ludzi, którzy po prostu chcą spacerować, uprawiać różne dyscypliny w sposób amatorski. Tutaj jest wiele różnych pomysłów. Zacznę może od tych najważniejszych. Przebudujemy, nawet nie przebudujemy, zbudujemy od nowa z poszerzeniem o działkę po starym basenie stadion przy ulicy Brzeźnickiej. On wymaga profesjonalnego stadionu rozwoju, tak żeby kluby, które nie miały w przyszłości żadnych wyborów w działaniu i w rozwijaniu, awansie do kolejnych lig. Zbudujemy chyte lodowisko, zbudujemy halę rozwoju. Podwoimy dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się sportem, klubów i organizacji pozarządowych. To jest też bardzo, bardzo istotne. Powołamy fundacje przy współpracy z firmami, nie tylko inwestorami ze strefy, ale też lokalnymi przedsiębiorcami, fundacji, która będzie wspierała tych sportowców i te kluby, które sportem chcą się zajmować już bardziej profesjonalnie. Takie kluby jak RKS, jak Wolej powinny mieć większe wsparcie, żeby mogły reprezentować nasze miasto, żeby mogły na wysokim poziomie szkolić młodzież, ale też reprezentować, promować Radomsko wśród innych miast. Powołamy klasy sportowe, co jest też bardzo istotne, żeby też to wychowanie, ta nowoczesna edukacja szła w parze ze sportem, żeby tutaj można było rozwijać swoje pociechy w taki sposób, żeby otrzymały one profesjonalne wsparcie i darmowe wsparcie w swoim wychowaniu, również tym sportowym.